Chciałbym móc mówić z każdym z was. Mówić długo. Pragnąłbym przede wszystkim usłyszeć to, co każdy z was chciałby mi powiedzieć o swojej historii i o położeniu swojej rodziny, o nagromadzonych w przeszłości rozczarowaniach i oczekiwaniach, przy pomocy których, na przekór wszystkiemu, nie przestajecie spoglądać w przyszłość. Pewien jestem, że tego rodzaju rozmowa pozwoliłaby mi poznać głębię uczuć i bogactwo człowieczeństwa, jakie kryje w sobie każdy z was. Niestety, takie spotkanie w cztery oczy jest niemożliwe. Mówię zatem do wszystkich, ale chciałbym, aby każdy słuchał mnie tak, jak gdyby moje słowa były zwrócone tylko do niego. W przyszłości człowieka trzeba było wypowiedzieć to słowo. Solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi. Wszyscy dla wszystkich. We wrześniu 80 roku zwołano taki zjazd do Gdańska międzyzakładowych komitetów założycielskich nowych związków zawodowych. To się wtedy jeszcze nie nazywało Solidarność, ale to były związki nowe, tworzone na mocy porozumienia gdańskiego od zera, w takim wielkim społecznym odruchu. Część z tych MKZ-ów, międzyzakładowych komitetów założycielskich, była przemianowanymi międzyzakładowymi komitetami strajkowymi, regionalnymi. I trzeba go było jakoś nazwać, żeby się odróżnić od wszystkich innych, które się wyłączały wtedy z Centralnej Rady Związków Zawodowych i też się nazywały samorządne i niezależne. I przypomniało mi się wtedy, że jak pierwszy raz byłem w czasie strajku jeden dzień, przez przypadek zresztą w stoczni, i wracałem stamtąd, to na cukrowni w Pruszczu Gdańskim widziałem taki napis MKS Solidarność i to mnie po prostu bardzo za serce chwyciło. A także biuletyn strajkowy się nazywał Solidarność i także to hasło było dla mnie czymś bardzo znaczącym. Więc przyszło mi w ostatniej chwili do głowy, żeby nazwać to Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. W moim życiu przyszedł taki moment, to był przełom 79 i 80 roku. No, to były te dwa lata, to się nie stało tak jak za dotknięciem różdżki. Wybranie Polaka na stolicę Piotrową, prawda, papieżem, jego wizyta w Polsce i potem Solidarność, ono zupełnie zmieniło kompletnie moje życie. Kompletnie. Miałem wtedy 25 lat. To byłem człowiekiem jak miliony, no. Trochę piwa, trochę kobiet, prawda, zabawa. A to przyszedł taki moment, kiedy człowiek sobie zdał sprawę, że nie po to żyje, prawda. Nie po to żyje, żeby sobie piwa się napić, prawda, potańczyć i pofolgować. Z całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi duch twój. Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Mówiło się bardzo dużo o kolektywie, o zbiorowości, o zbiorowych powinnościach, ale nie mówiło się nigdy o solidarności. Dlatego, że starano się, żeby każdy był osobno.
żeby poprzecinać więzi społeczne między ludźmi, bo więzi społeczne niezainicjowane odgórnie są niebezpieczne, ponieważ wtedy ludzie robią to, co chcieliby zrobić, a nie to, co im się każe. I to najsilniej mi się potwierdziło w kryminale, jak się znalazłem pierwszy raz. No oczywiście pierwsza rzecz, na ścianie wisiała taka książeczka, regulamin więzienny, ja ją przeczytałem i z pewnym zachwytem tam znalazłem zakazy, że nie wolno, jeśli się pisze skargę, pisać jej we dwóch. Nie może być skargi dwóch albo trzech, bo to jest bunt. Skarga może być zawsze tylko jednego. Nie wolno się też skarżyć, że komuś innemu stała się krzywda, tylko mnie. I to jest właśnie całkowite przeciwieństwo pojęcia solidarności. Widziałem, jak ludziom, jak ludzie chłonęli, jak ludzie wierzyli, że razem możemy Polskę zmienić, że możemy swoją sytuację zmienić. Słowo rewolta w znaczeniu rewolucji nie jest typowe dla Ewangelii. Natomiast typowo ewangeliczne jest słowo nawrócenie. Walka często jest koniecznością moralną, obowiązkiem. Ujawnia siłę charakteru i może zrodzić autentyczny heroizm. Prawdziwe dobro moralne nie jest łatwe. W czasach walki jest stosunkowo najłatwiej o mobilizację, bo wtedy widać wyraźnie, o co walczymy, przeciwko komu. Jest także łatwo wtedy, kiedy te cele są ogólne, bo to znaczy walczymy o wolność, walczymy o niezależność, o niepodległość, czyli o takie rzeczy, które każdemu z nas przyniosą coś dobrego. Czułem, że razem możemy ten kraj zmienić. Ponieważ człowiek jest ssakiem społecznym, to chce być wolny razem z innymi. I dlatego, jeżeli innego biją, to się za nim ujmie. I to jest solidarność. Myślę, że w solidarności chodziło o krzywdę ludzką. Że tam, gdzie jest nieszczęście, tam my musimy interweniować, my musimy pomagać. Jeden drugiego brzemiona nosić, pisze święty Paweł do Galatów. A słowa te mają wielką nośność. Jeden drugiego. Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Kiedy zaczął się stan wojenny, to wielu młodych ludzi przychodziło do mnie, bo byłem osobą w pewnym kręgu znaną i wielu młodych ludzi przychodziło do mnie i mówią, że oni chcą walczyć, że nie chcą malować napisów na murach, prawda, wieszać transparentów, prawda, tylko tu jest wojna, prawda, tu wypowiedziano nam wojnę i my powinniśmy po prostu organizować zwyczajne komórki zbrojne. Istnieje wszak ogromne niebezpieczeństwo, że na teren walki pod różnymi postaciami mogą wkraść się nienawiść, wrogość, wyalienowanie, pogarda dla człowieka, żądza zniszczenia. Wszystko to, co depcze godność człowieka pod pretekstem, że nie stoi on po właściwej stronie barykady.
o powodzenie tych rewolucji zadecydowało doświadczenie solidarności społecznej. Występując przeciw reżimom opartym na sile propagandy i terroru, solidarność ta stała się moralnym jądrem siły bezsilnej. Była pierwszą zwiastunką nadziei i nadal przypomina nam, że człowiek kroczący swym historycznym szlakiem może wybrać drogę najwyższych aspiracji ludzkiego ducha. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek. Czyniąc użytek w prawdzie. Bo tylko prawda czyni wolnymi ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy Chrystus. Od kiedy nastała już wolność, w 89 roku, kiedy rzeczywiście jakoś żeśmy się zatomizowali, jakoś poszliśmy każdy w swoje sprawy, prawda? Każdy zaczął załatwiać swoje i nie myślał o innych. Być prawdziwie wolnym, to znaczy używać swej wolności dla tego, co jest prawdziwym dobrem. W dalszym ciągu więc być prawdziwie wolnym, to znaczy być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich. No ja uciekłem w sprawy czeczeńskie. Spotykam się z nimi, reprezentuję ich w Polsce, mówię o ich nieszczęściu, przypominam o tym. A jednocześnie walczę o to, żeby oni zachowali swój język, bo to ja drukuję ich podręczniki dla ich dzieci. Żeby oni tutaj w Polsce zachowali swój język, zachowali swoją tożsamość. Teraz opatrzność stawia nam nowe zadanie. Miłować i służyć. Trzeba i walczyć i służyć, z tym, że ważniejsze chyba jest służyć, bo nie zawsze walka kończy się sukcesem, prawda? Jak się walczy, to można albo wygrać, albo przegrać, a służyć można zawsze, bez względu na wszystko. Więc w takim znaczeniu służba jest no, wartościowsza, prawda? Ona jest trwalsza, ona jest może mniej widoczna, prawda? Natomiast jest no, strasznie, strasznie wzmacnia człowieka. Chrystus wchodzi z uczniami na ostatnią wieczerzę, to mówi, bardzo pragnąłem, gorąco pragnąłem spożywać tę paschę z wami. Że właściwie jego ideałem było to, żeby być z ludźmi i żeby uczyć ich właśnie tego, że wzajemnie od siebie zależą. To jest coś, czego dzisiaj człowiek normalnie nie rozumie, bo my mamy taki ideał dorosłości, który polega na niezależności, że najlepiej się wyprowadzić z domu, mieć własną pracę, własne mieszkanie, przeciąć pępowinę. To są takie skróty myślowe chyba bardzo popularne. Natomiast Chrystus uczył tego, żeby ludzie umieli od siebie nawzajem zależeć. Te relacje, te stosunki międzyludzkie muszą być regulowane przez jakieś normy, przez jakieś moralne przykazania. I wśród tych moralnych przykazań dla mnie cztery są fundamentalne. Wśród nich mieści się solidarność, ale obok jeszcze trzy inne. Mianowicie wzajemność, lojalność i wreszcie zaufanie. Cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Trzeba sobie zdać sprawę, że interesy w sensie zaspokojenia wyłącznie tych egoistycznych, własnych potrzeb
to też nie wszystko w życiu. Że życie to także realizacja jakichś celów z wyższej półki niż te codzienne sprawy, nawet, ja wiem, lepsze mieszkanie, czy wygodniejszy samochód, czy coś takiego. To życie to jest także realizacja pewnych wartości, a nie tylko interesów. Pragnę wyczulić wasze sumienia na ewangeliczne ideały miłości, sprawiedliwości i solidarności. Ideały, które winny nadawać kierunek wszelkim działaniom na dzisiaj i na przyszłość. Solidarność. Nie jest więc ona tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, to mocna i trwała wola angażowania się dla dobra wspólnego. Czyli dobra wszystkich i każdego. Wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Esta carta es el mensaje de las comunidades eclesiales de base de Catania. Creemos en Dios Padre Santo. Papież nie boi się ludzi pracy. Zawsze mu byli szczególnie bliscy. Wyszedł spośród nich, z kamieniołomu na Zakrzówku, z solwajowskiej kotłowni w Borku Falenckim, a potem z Nowej Huty. Poprzez wszystkie te środowiska, poprzez właśnie doświadczenie pracy, śmiem powiedzieć, ten papież nauczył się na nowo Ewangelii. Dostrzegł, przekonał się, jak gruntownie jest w nią wpisana współczesna problematyka człowieka pracy. Jak bardzo nie sposób rozwiązać do końca tej problematyki bez Ewangelii. Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi. To wtedy praca staje się rzeczywiście narzędziem solidarności, prawda? Natomiast tam, gdzie jest jakieś my, ale przeciwko komuś, no to nie mamy solidarności. No, tu papież bardzo daleko sięgał, bo on nawet sięga, nie wiem, czasów jeszcze starożytnych. Tu chrześcijaństwo jest rzeczywiście jakimś przewrotem, bo proszę zobaczyć, że w starożytności właśnie praca była tym, co rozdzielała ludzi, tak? Pracował fizycznie człowiek, który był niewolnikiem. Wolny nigdy się nie tknął pracy fizycznej. Wolny mógł dyskutować o polityce albo tworzyć filozofię, ale nie mógł pracować fizycznie i ten podział między wolnych a niewolników był jednym z najważniejszych podziałów świata starożytnego. Tak? Na to przychodzi Chrystus, który jest synem cieśli. Ale to jedno pamiętajcie. Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek był uznawany, albo aby siebie samego uznawał tylko za narzędzie produkcji. Dlatego położył się na tym swoim krzyżu, jak gdyby na wielkim progu duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek degradacji człowieka. Również gdyby to była degradacja przez pracę. I o tym musi pamiętać i pracownik, i pracodawca, i ustrój pracy, i system płac, i państwo. Państwo i naród i Kościół. Praca ludzka stoi bowiem pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna. Jeżeli całą dziedziną pracy rządzi
właściwy ład moralny. Jeżeli jednak tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść. Ja właśnie zostaje przekroczony pewien próg, można by go nazwać właśnie progiem solidarności. Znaczy, praca musi być tym, co ludzi łączy, a nie tym, co ludzi rozróżnia. A tym bardziej ustawia naprzeciwko siebie jako grupy opozycyjne, wolny i niewolnik. Solidarność pomaga nam dostrzec drugiego człowieka, osobę, lud czy naród. Nie jako narzędzie, którego zdolność do pracy czy odporność fizyczną można tanim kosztem wykorzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, ale jako podobnego nam, czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem uczty życia, na którą Bóg zaprasza jednako wszystkich ludzi. Solidarność się rodzi wtedy, kiedy my tę współzależność wybierzemy jako pewną wartość. To znaczy, że ja nie traktuję tego drugiego, od którego zależę w jakiejś mierze, jako zło konieczne, tylko zaczynam widzieć w nim kogoś, kto mnie pozwala być bardziej człowiekiem. I z kolei ja mogę być kimś, który jemu pomoże się w życiu zrealizować. Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa, z naszej polskości i z naszej europejskości. Egzamin w przeszłości był trudny. Zdaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie, potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Pospolita Solidarna myślę jednak, że jest utopią, prawda? My powinniśmy swoim życiem dawać świadectwo, prawda, że my chcielibyśmy, żeby taka ona istniała, prawda? Ale po 20 kilku latach niepodległości myślę, że jest utopią i to jest smutne, prawda? Bo ja wierzyłem, kiedy składałem przysięgę, to wierzyłem, że ona taka może być. Ale to nie znaczy, żeby nie iść w tym kierunku. Trzeba po prostu iść. Trzeba robić swoje, jak śpiewał Młynarski. Obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu, że postanowieniom konstytucji wierności dochowam. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Idea Solidarności należy do polskiego dziedzictwa. Jest dobrem, które zostało kupione ofiarą, cierpieniem, a nawet życiem wielu ludzi. Nie wolno nam tego dobra zmarnować.